Cześć, z tej strony Łukasz. Potraktujcie proszę to nagranie jako takie nagranie instruktażowe, które pomoże Wam tutaj lepiej zrozumieć, co odróżnia arenę tradingu od grupy na Discordzie, do której może dołączyć każdy koszar tradingu, co ją rozróżnia, jak do niej aplikować, czym ona się właśnie różni. E, oraz też poprowadzę tutaj Was jak krok po kroku tutaj sobie do tej areny tradingu. Jeżeli chcecie, e, to w jaki sposób tutaj macie szansę być może się dostać. Zaczynajmy. Idąc od początku... To jeżeli już jesteście tutaj faktycznie na... Tych naszych kosztach tradingu na Discordzie, no to pewnie wiecie, że tutaj mamy taką sekcję członek VIP, gdzie tutaj oferujemy tak w zamian za to, że zapiszecie swoje konto czy tam na Babi, czy tam na OKX pod nami, to macie tutaj szansę całą sobie tutaj tą sekcję VIP odblokować, tak? Która naprawdę jest bardzo fajna, bo jeżeli sobie spojrzymy na te różne trady, one tu w ogóle nie są usuwane, to jest naprawdę wszystko przejrzyście, to widzimy, że ludzie tak naprawdę bardzo je lubią. Pomimo tego, że Wipów jest dużo mniej niż tych osób bez VIP-a, to i tak tu widzimy, że emotkowo ludzie naprawdę, te trady tego naszego Majka, czyli y, osoby, która jest top 2 na giełdzie OKEX w takim turnieju ogólnoświatowym, on tutaj daje nam te typy i faktycznie ludzie są z tego bardzo, ale to bardzo zadowoleni. Tu i to trochę poprzewijam, są tradingi na spot, spekulacyjne i tak dalej i tak dalej, z tego tutaj nie będę wszystko opowiadał, y, bo można sobie to zobaczyć w innej zakładce, właśnie w tej, no ale widzicie, że faktycznie tutaj dość sporo tej wartości wam dajemy, są też analizy. Analizy, jakieś tam nowe dostęp do tych płatnych narzędzi, z którymi z wami dzielimy się za, za darmo. Będzie tu jeszcze parę nowych sekcji, też mamy różne pomysły, to jeszcze może nie będę tego zdradzał. No i jeżeli taka osoba, która już tu faktycznie jest VIP-em, myśli sobie, kurczę, dają oni naprawdę dużo wartości, podoba mi się to, co oni robią, chciałbym jakoś może mieć możliwość otrzymywać tych informacji więcej. No i faktycznie jest taka możliwość, bo tutaj te wszystkie trady, które na przykład Mike publikuje, z którymi się z wami dzielimy, to jest właśnie tylko część trade'ów, które publikujemy na tak zwanej arenie tradingu. To jest taka nasza zamknięta społeczność, do której już nie każdy może się dostać. Robimy tam jakąś taką małą kwalifikację. Oraz też również warto to jest do, żeby napomnieć, że to już darmowa grupa jak tutaj na Discordzie nie jest. Jest to grupa płatna z płatnością roczną. No i teraz słuchajcie, tak samo jak tutaj napisałem, jakie są różnice pomiędzy darmowym Discordem FIP, a płatną grupą Arena Tradingu. Przede wszystkim na Discordzie jest tylko 30% informacji z Areny Tradingu. Oprócz tego, że na Arenie znajdziesz więcej tradów na spot, czyli właśnie te trady Majka, czyli na Arenie jest prostu ich jeszcze więcej, taki zyskownych typów, które naprawdę, no jak zresztą sam widzisz, są zyskowne w dużej mierze, to oprócz tego jest właśnie ich jeszcze więcej na arenie. Dodatkowo znajdziesz też całą sekcję daytradingową z zagrań na dźwigni, którą prowadzi Piotr. To jest taki kolejny z naszych traderów, on jest tylko na tej naszej grupie zamkniętej, no i ta jego też skuteczność, wiadomo, nie jest aż tak duża jak Majka, bo daytrading rządzi się swoimi prawami, no tam wiecie, im mniejszy timeframe, tym większe jest ryzyko faktycznie jakiejś tam wtopy. Jego skuteczność w styczniu to było około 70%, co jeżeli chodzi o day daytrading, naprawdę to jest ogromny, ogromny i tak współczynnik, bo zazwyczaj to się waha w przedziale u innych osób, nie wiem, tam 50%, tak? Na przykład, czyli ruletka, tak naprawdę na daytradingu, żeby takie coś osiągnąć, naprawdę trzeba mieć duże, duże doświadczenie we współpracy z Pioskiem tutaj też długo myśmy takiej osoby szukali, faktycznie udało się, no, też jakby jak ja prowadzę z Markiem te kanały na YouTube właśnie mamy możliwość zrzeszania tak osób z różnych tam branży w kryptowalutach, żeby stworzyć taką właśnie też dla was, między innymi społeczność, która faktycznie będzie takim dużym, dużym plusem dla całej, że tak powiem, naszej polskiej społeczności. Więc Piotr, naprawdę jego skuteczność jest wysoka i na tej grupie arena tradingu on również się znajduje. Tutaj jego zagrań praktycznie nie ma. Dodatkowo jeszcze większy i częstszy dostęp do płatnych narzędzi on-chainowych i likwidacyjnych. My tutaj prowadzimy te faktycznie kingfishery, high Bloki, za które tam płacimy około dam 200 ileś dolarów miesięcznie i tam dzielimy się z tym z wami raz dziennie na arenie tradingu. Nie dość, że tych narzędzi on-chainowych jest jeszcze więcej, są one trochę bardziej profesjonalne, to jeszcze macie jakby częściej te faktycznie update'y otrzymywać. Dalej, obszerne analizy on-chain przygotowywane przez naszych analityków przy użyciu narzędzia Glassnode Tier 3. To jest jakby ta najwyższa wersja. Ona kosztuje 9000 dolarów rocznie. To jest, słuchajcie, kolejny taki aspekt, gdzie faktycznie mamy na etacie u nas zatrudnionych analityków, którzy faktycznie obserwują tam różne zmiany, tak na różnych wykresach, wskaźnikach, yy, obserwują to, powiązują to, korelują z jakimiś tam, nie wiem, na przykład wydarzeniami gospodarczymi, wydarzeniami jakimiś ekonomicznymi. Tak, robią z tego taki cały, obszerny artykuł. I dzielą się nim w formie takich wpisów raz w tygodniu najczęściej na grupie właśnie na arenie tradingu, żeby każdy z nas był tak powiedzmy sobie, szerzej wychodząc trochę poza ten aspekt kryptowalut, jeszcze bardziej zorientowany, co dzieje się na rynku. Aha, no tak, to jest właśnie to w zasadzie co też powiedziałem, te analizy on-chain tutaj są może trochę bardziej stricte sfokusowane na kryptowalutach, ale tutaj również też są analizy gospodarczo-ekonomiczne. Jest również, słuchajcie, dedykowany i specjalny dział z low-capami i degedami. Szczerze wam powiem, że w styczniu był tylko jeden Degen i low cap, który myśmy grali, było to Arbinu, taki piesek na arbitrum. Był tylko jeden, aczkolwiek bardzo zyskowny, bo na nim zrobiliśmy ponad 450%. O tutaj, żebym nie był gołosłowny, tutaj już podaję, tak to w ogóle wygląda. To jest grupka na Telegramie Społeczność Zamknięta. Czekajcie, perspektywiczne low capy, dobra, tutaj. Tutaj sprzedaliśmy tam partiami, co nie? i tak dalej, i tak dalej, no ale żeby Was tutaj nie oszukać, to faktycznie Arbinu tutaj było grane, tak? Tylko jeden, faktycznie, ale staramy się, bo wiecie, w tych altcoinach to jest tak, w tych takich degenach bardzo łatwo oftopę i my bardzo nie chcemy tej wtopy zrobić, żeby ludzie przez nas nie stracili pieniędzy, tylko powinniśmy, wiecie, tam są jacyś tubylce na Twitterze i tak dalej, powinniśmy naprawdę wyszukać jakiś jeden i mieć dużą nadzieję na dobry strzał i Idąc dalej, jest też całe portfolio altcoinowe na hos przygotowane przez Majka, tak? A jeżeli lubicie te typy, właśnie altcoinów Majka, które są w tej sekcji, tutaj vip Trading na Spot, to tutaj również znajdziecie altcoiny, których możliwy wzrost aż do hos czyli tam powiedzmy w perspektywie dwóch lat, to jest X, X30 bo X50. No, widzicie tutaj, jak Mike faktycznie te trady na Spot rozwala. Każdy tak naprawdę, praktycznie od dwóch miesięcy to jest trade, który zebrał duże, duże, fajne procenty, to tak samo tutaj mamy takie nasze portfolio na Hossę, gdzie on swoje typy takich małych altcoinów podał i już na samym tym myślę, że znając jakby samo te altcoinowe portfolio, już Wam się to bardzo, bardzo fajnie ta grupa zwróci, bo są to takie naprawdę perełki, o których bardzo mało osób mówi, a które naprawdę mają duże szanse, żeby wystrzelić. Również słuchajcie, darmowe integracje, zjazdy i możliwość networkingu z ludźmi z grupy. My też dlatego stawiamy taki nacisk właśnie na tą taką, wiecie, aplikację, żeby to była troszkę taka zamknięta społeczność, tutaj trzeba jakąś, wiecie, ankietę wypełnić, zaraz do tego przejdziemy, trzeba pogadać z kimś przez telefon musimy Cię trochę poznać, a dopiero potem chcemy dopiero wejść, wziąć od Ciebie pieniądze, co zdajemy sobie sprawę, że to trochę zmniejsza nam konwersję i nasze zarobki, ale chcemy mieć właśnie pewność, że te osoby, im naprawdę zależy na tym, żeby do tej naszej społeczności wejść i z tego też właśnie jesteśmy dumni, tak, bo na grupie naprawdę jest wysoki poziom, jest wysoka kultura oraz niekiedy ludzie, którzy na niej się znajdują, naprawdę są z przeróżnych ciekawych branży, jest jakiś kapitan statku, jest, są jacyś przedsiębiorcy, właściciele restauracji, programy. Czy to na etacie, czy to właśnie przedsiębiorcy naprawdę są bardzo ciekawe osoby i z tego właśnie jesteśmy tutaj dumni, chcemy to jakby ciągle tak kultywować w ten sposób, dlatego też jest to zrobione w tej formie takiej troszkę tutaj faktycznie rozmowy rekrutacyjnej do czego sobie jeszcze. Przejdziemy. To, co jest nowe, co właśnie wprowadzamy, a pewnie jak dołączysz, to już to będzie wprowadzone, jest możliwość zadawania wszelkiego rodzaju pytań dedykowanemu ekspertowi kryptowalutowemu. Teraz go właśnie szukamy, już się parę osób zgłosiło, będę teraz też rozmowy, powiedzmy, rekrutacyjne z nimi przeprowadzał. Bo cel jest taki, że chcemy po prostu, żeby nasza społeczność miała dostęp do osoby, która zawsze będzie o mnie pomocną dłoń odpowie na wszelkie. Twoje pytania też, tak, związane z technikami kryptowalut, nie wiem, giełdami, portfelami sprzętowymi, deksami, seksami, po prostu to będzie taki twój support na wyciągnięcie ręki. Czyli jakbyś miał jakiś, nie wiem, problem, gdzie ci się pieniądze zablokują w sieci, nie będziesz wiedział co robić, nie wiem, jakiś projekt do ciebie napisze, nie mieszczy czy to skam, nie wiem, coś tam na deksie ci się popsuje, nie wiesz jaki portfel dobrać, czy Ledgera, czy coś innego. Cokolwiek, dosłownie, cokolwiek związane z krytopolutami, możesz tutaj do niego napisać i on ci pomoże. Myślę, że to jest naprawdę fajna opcja, bo. Szczerze powiem Wam, że jak ja zaczynałem skrypt z kryptowalutami, no to takiego czegoś mi naprawdę brakowało. Bo, okej, okay, mogłem tam gdzieś zapytać na forum, gdzieś tam, ale czasem tej odpowiedzi człowiek może się nie doczekać. To jest takie: wszystko wiecie, takie wyproszone. Tak, A tutaj jest ta osoba, ona będzie otrzymywała od nas opłatę, oczywiście, i po prostu będzie wiedziała, że takie ma zadanie i po prostu musi ci pomóc. Tak? Także to jest też myślę fajny aspekt, jeżeli chodzi o tę grupę. Oraz również w cenie abonamentu. Tego naszego rocznego, posiadamy my już taki abonament z podmiotem, czyli z Kancelarią Podatkową z zakresu kryptowalut w Polsce. Abonament mamy z nimi na pytania prawne związane z kryptowalutami. Tak jest naprawdę wiodąca kancelaria podatkowa w Polsce. Możesz sobie też potem zobaczyć ją. Zaraz tutaj do tego przejdziemy. No i jak to wygląda? To wygląda tak, że możemy jej również. O, tutaj, żeby też nie być gołosłownym, zaraz wam pokażę. Tu jest czat i tu jest dedykowany dział podatki i optymalizacja. I to wygląda tak, że jest to taka nowoczesna i alternatywna do konsultacji metoda rozwiązywania niejasności podatkowych. Tak? Tutaj mamy właśnie te, te kolabo takie z Maciejem Grzegorczykiem z kancelarii KHG, kryptoprawo.pl. I tutaj właśnie to działa tak, że możemy tutaj zadawać pytania Maciejowi, jeżeli mamy jakieś pytanie związane z kryptowalutami. Nawet czasem to jest kilka pytań, w której zadaje, zadaje, tak? Kilka pytań, ciup, ciup, ciup jak to wygląda z rozliczeniem w praniu i tutaj potem Maciej odpowiada, on tam raz dziennie sobie to sprawdza i każdemu tutaj odpowiada. To jest też fajne, bo czasem na takie pytania, wiecie, musimy iść gdzieś do specjalnie jakąś konsultację, wykupić te konsultacje prawne, tym bardziej z zakresu kryptowalut, one nie są tanie. Tutaj mamy wszystko w cenie, wystarczy to po prostu opisać ładnie, a tutaj Maciek nam pomaga i naprawdę sobie z tego ludzie korzystają, o widzicie, z tego są tutaj ludzie jak najbardziej Zadowoleni, to się też sprawdza, tak to tutaj słuchajcie, wygląda i to jest właśnie ten czat, tak, to jest właśnie ten czat, na którym piszemy oraz również jest ta grupa główna, gdzie są te trady spekulacyjne Majka, są trady na dźwigni Piotra, jest portfolio na hossę Majka, jest czat ogólny z newsami, stoi moja strategia, dane on-chain i tak dalej i tak dalej, low capy, degeny, to co właśnie tutaj Wam również opisywałem. Jeżeli już tutaj faktycznie macie tutaj pojęcie o tym, czym ta grupa się Różni, że są dwie grupy, i tak dalej. Teraz sobie przejdźmy do tego, jak możemy aplikować do tego dostępu do areny tradingu. Więc tak samo jak tutaj napisałem, i też mówiłem o tym jakieś 3, minut, 3 minuty temu pewnie, nie chcemy przyjmować każdego. Priorytetem jest dla nas zachowanie wysokiego poziomu grupy, dlatego też chcemy Cię poznać, chcemy, żebyś tą ankietę tutaj, która jest poniżej, wypełnił, i to jest też właśnie pierwszy krok, czyli wypełnienie tutaj tej ankiety. Bo jeżeli wciśniesz sobie ten link, to zostaniesz skierowany do ankiety tutaj musisz wypełnić po prostu parę pytań, czy jesteś początkującym graczem, czy nie, odpowiadaj szczerze jakby naprawdę, nie, spokojnie no powiedzmy, dla przykładu powiem, że tak, jestem po, 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 po początkujący no i co, teraz jakiś tam mój e-mail wpiszę wy po prostu normalny wpiszcie, jeżeli chcecie, żeby was tutaj ktoś znalazł, wasza nazwa użytkownika na telegram też coś tam wpiszcie Napisz, jaka jest twoja główna motywacja w dołączeniu do areny tradingu. No i tutaj też się rozpiszcie, pokażcie, co to was in, in, interesuje. My tutaj każdą wiadomość faktycznie sprawdzamy, dlaczego tu chcecie faktycznie dołączyć. Ile jest warte twoje aktualne portfolio kryptowalutowe? Też zaznaczasz, co nie? Ile tutaj masz w kryptowalutach? Na czym zależy ci najbardziej po dołączeniu do areny tradingu? No i tutaj jest ABCD, tutaj też takie faktycznie najpopularniejsze, jakieś tam yy, zadałem, sp sprawdziłem rzeczy, które tam się pojawiają. Jeżeli zostaniesz zaakceptowany i będziesz chętny, aby podjąć współpracę, to czy na pewno masz pieniądze, które w ogóle chcesz zainwestować na rozwój swojego portfela kryptowalutowego oraz na dostęp do grupy? No i tak mam, nie nie mam. I podaj wszystkie informacje, których potrzebujemy przed rozmową z tobą. Tu i też podajesz, klikasz dalej i teraz tak, w następnym kroku zostaniesz skierowany na Telegram, na czat z członkiem naszego zespołu. Wyślij mu proszę wiadomość i powiedz, że piszesz w sprawie umówienia rozmowy dotyczącej członkostwa na arenie tradingu. Teraz jeżeli po analizie Twojego zgłoszenia nasza decyzja będzie pozytywna, to umówimy wtedy z Tobą termin rozmowy w aplikacji Telegram. Zaznacz opcję poniżej, że zrozumiałeś i przejdź do czatu. Dajesz tak, rozumiałem, i wtedy też przekier przekierowujecie cię do aplikacji Telegram, na której po prostu napisz, że chcesz się umówić na rozmowę telefoniczną w sprawie areny tradingu, tak? Potem faktycznie ta osoba tam sprawdza Twoją ankietę, tam zada Ci kilka pytań i wtedy tutaj możesz umówić się na rozmowę faktycznie na Calendly, umawiasz się termin rozmowy teraz faktycznie wszystkie terminy są poznawane, dopiero jest jeden termin szóstego, jest tutaj też kilka ter terminów w przyszłym tygodniu, ale no tak naprawdę ma to duże wzięcie, tutaj ludzie się faktycznie w fajny sposób umawiają i po takiej też rozmowę, słuchajcie, nie traktujcie tego w żaden sposób jako taką, nie wiem, rekrutację, tak? Nie stresujcie się, to jest bardziej dla was, żebyśmy się mogli bardziej poznać, żebyśmy mogli poznać ciebie czy masz jakieś obiekcje, czy jak to wygląda, żebyśmy ci mogli cały ten proces opisać, czego, czy to jest na pewno na tym etapie, czy to jest na pewno dla ciebie, tak? Czy może nie wyciągnąłbyś z tej grupy więcej, jeżeli nie dołączysz za pół roku. Jakby nam też nie zależy, żeby, wiesz, obchnąć jakiś produkt na siłę, bo to w ogóle nie o to chodzi. Chcemy, żebyś ty był zadowolony, no bo potem co pójdzie jakaś zła reklama, tak, bo coś tam będziesz niezadowolony, no i po co nam to? Jakby woliły mieć jedną osobę mniej, a żeby opinia o grupie była dobra. Także. Tak to bardziej potraktuj, żebyś się wiesz, nie stosował. To chodzi o luźną rozmowę, żeby tam Cię trochę poznać, żeby wiedzieć, że jesteś normalny, że nie jesteś tam żadnym, nie wiem, krzykaczem, tak? Przedstawimy ci wszystko, odpowiemy na pytania, po prostu, żeby była fajna, taka kupolska relacja. Tutaj się zabierz na tą rozmowę, odbędziemy ją, yy, przedstawimy ci wszystkie warunki dotyczące płatności już takiej końcowej. Jeżeli będziesz na tak, no to wtedy super i witamy. Się na grupie. Tak to tak naprawdę wygląda. Słuchajcie, to jest taki cały proces dołączenia, który tutaj chciałem Wam opisać. No i co, jeżeli jesteście chętni, to oczywiście zapraszam Was tutaj do dołączenia na tą grupę. Myślę, że jest to naprawdę stworzymy sobie fajną społeczność, taką trochę zamkniętą, taką trochę elitarną, i w ten sposób też jeszcze więcej tutaj każdy z nas będzie mógł wyciągać plusów, tak? Na przykład też takie portfolio altcoinowe na hostce przygotowane właśnie przez Majka nie chcemy tutaj trochę się z tym dzielić na tej grupie ogólnej, bo te kojny naprawdę są bardzo małe. To są takie typy Majka, do których on poświęcił naprawdę setki godzin researchu. Jakbyśmy je tutaj dali, to te kojny by, wiecie, tam od razu wypompowały kilka x tylko przez nas, tak? O no to nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby to spokojnie potem organicznie się zrobiło. A dzięki temu, że to jest na grupie tej płatnej, kameralnej, małej, Karze sobie to może na spokojnie kupić i potem jak przyjdzie porad, to te kojny będą naturalnie pompować, a nie przez naszą grupę, tak? No bo już też niestety albo staty ona w ciągu miesiąca ma już tyle członków ile ma. Sprzedaż też już tak faktycznie jakieś tam też ruchy cenowe, to ci ludzie na tej grupie mogą powodować. Także tak to wygląda. Dzięki ci za uwagę. No jeżeli coś chętny to jak najbardziej tutaj zachęcam do aplikowania tutaj tym przyciskiem. Dzięki ci za uwagę jeszcze raz i cześć. Trzymaj się. Żegnam się z tobą. Pa pa.